Witajcie, to jest pierwszy odcinek z gry Stoneheart. Razem ze mną jest Paweł. Witam. Na początku zaczniemy sobie od wybrania naszego królestwa, czyli tak właściwie rasy naszej postaci. Czyli wyglądają jak jacyś Azjaci z pustyni, jakiś, nie wiem, awatar, legenda, czegoś tam. Ci wyglądają jak Nordowie z północy. Jako nerd bardzo boli mnie, że ich nie wybieram, ale wybiorę Ascendancy, ponieważ jest to najbardziej podstawowa rasa, która bardzo będzie pasowała do ludzi, których będziemy odgrywać. A mianowicie wcielimy się tutaj w niesamowitą, cudowną rasę, a właściwie nie rasę, cywilizację austro-węgierską. Dlatego w tym momencie powinniśmy zmienić imiona naszych ludzi. No cóż, zaczniemy sobie od tych, których nam by losowało. Nie będę losował drugi raz, bo nie ma sensu. Po prostu zostawię ich tak, jak jest. Jak cię tu nazwać? Jesteś czarny. Ja jestem na polskim YouTubie. I'm really sorry, my friend. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem w tym momencie, także piętaszek będzie z nami. Druga osoba, jakieś takie może dumne imię. Wyglądasz na brodacza. Więc zostaniesz brodatym Hu Niadim. Reszty mi się naprawdę nie chce nazywać, także w zależności od tego, jaką dam im rolę w mojej pięknej cywilizacji, tak ich nazwę. Przejdźmy do samej rozgrywki. Pozwolę sobie wybrać, jako główną rasę do moich ludzi, chyba Merchant Caravan, to będzie idealne. Ja już poczynam ścinanie drzew. Jest godzina 13:37, okej. Gdzie założyłeś swoją wioskę? Ja założyłem w takim pięknym miejscu, przy takim wgłębieniu w skałach. To jest tu? Gdzie pokazuję? Ja bym ci radził, gdzie... Tu, zobacz sobie, ma kursor mi widać. Widzisz może taką, jak oddalisz taką skałę w kształcie ośmiornicy? Jak oddalisz? Na górach. Tak widzę. Mógłbyś się osiedlić gdzieś tam. Będzie całkiem blisko, a nie będziesz... No tak średnio mi się chce, poza tym to jest skała. A ja nawet nie wiem, co to jest. Ja to pierwsze widzę. Okej. Nieważne, ja tutaj sobie wezmę i tak w tamtym miejscu, bo ono wygląda fajnie, albo tutaj się osiedlę. Zobacz na mój kursor. Gdzie jest twój kursor? No tutaj, tutaj, patrz, tu. Co o tym myślisz? No całkiem daleko, ale okej. W sensie trudno będzie, jak będziesz chciał jakąś pomoc albo coś. Dobra, Ki, gdzie ty założyłeś tą wioskę? W ogóle cię nie... A, tutaj, dobra. W tym wgłębieniu. To ja sobie założę... No nie chcę się na górze zakładać, przy morzu chcę. Tutaj, przy tym jeziorku. Przy tej rzece. No to tutaj załóż. Tu załóż. Albo nie, w sumie... Gdzie? Tu. Tu zrobię most. No tu. No spoko. Nie wiem, czy się da most. Jak tam idą prace? Prace jeszcze ich nie zacząłem, aczkolwiek już rozpocznę. No nie wiem, zetnę drzewa stąd. Moi Austro-Węgierczycy ścinają swoje lasy. Już tutaj oni mają, wiesz, swoją wersję ministra Szyszko. On już wydał rozkaz. Cisną tą puszczę. I może, nie wiem, może zaczniemy od czegoś? Może damy jakiś tam? Coś tutaj jest sensownego? Mogę zrobić jakiś budynek? Nie chcę mi się od razu robić budynka.
Albo zrobię taki. Jeszcze miejsce na składowanie. No i boom. Jest w miarę dobre. Masz jakiś pomysł na swoją wioskę? No ja zaraz będę robił o, pierwszy do dom. Mnie, czekaj. Open the letter. Founding. Nie chcę mi się tego czytać w ogóle. Banner. O, super. O, ja to mogę nazwać już swój settlement. Już mogę nazwać. Jakaś inteligentna nazwa. Austro. Hungary. No i będą mieli baner oczywiście siły, potęgi, bo Austro-Węgry to siła i potęga. Austro-Hungary. No ja buduję pierwszy dom. Już? Tak szybko? Ja to nie ogarniam tej gry. Ty jesteś tutaj prosem w tej grze. Właśnie zorientowałem, że mam wyciszoną muzykę z tej gry. No spoko, ja też mam. I może nie narzekam. Może ją podgłośnię, żeby to nie było tak cicho, rozumiesz? O co mi chodzi? Sounds? Music ja. Volume? Resume? Halo? Coś żyje? Nie, nie żyje? Dobra, nieważne. Whatever. Co by tutaj jeszcze dodać? Ten dom. Tu. Dobrze. Niech to będzie... To jest drewno? 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 Dobrze. Zacznijmy od tego, że powinny być drzwi. Chyba coś się zepsuło z naszymi modami. Nie mogę wstawić drzwi do domu. Możesz. Tak średnio. Jak nie możesz? No, nie mam drzwi w ogóle. A, już wiem dlaczego. Nie mam tego. Nie dałem przecież tym ludziom żadnego zajęcia. Carpentera musisz mieć. No właśnie, nie dałem nikomu carpentera, dlatego się dziwię, że nie mam tego. Że nie mam niczego, a powinien... O, choroba. Dobra, piętaszek. Piętaszek, ty zostaniesz tym. Nie no, piętaszek zostanie traperem. Ciśniesz, jak na wyspie Robinsona. Ty całe życie chciałeś zostać kucharzem, zostaniesz wojownikiem. Ty chciałeś zbierać jagódki. Super, herbalista. Już daily update jest? No, ja już mam pierwszego No, ja człowieka. Jeszcze nie, bo nie mam jedzenia w ogóle. Moi ludzie tak trochę głodują. Ale to spoko, jak to mówią. Baba z wozu, koniom lżej. No i że jak mi umrze jakiś typ, to nic się nie stanie. Dlaczego oni tańczą? Worker, idol. Co oni odwalają? Ameby. Boże. Austro-Węgierczycy, co wy robicie? Ty debilu. Co on odwala? Stoi i robi jakieś dzikie dęsy. Nawet muzyki nie ma. Halo? No jestem. Kurna nie, mówię do niego. Mówię do tego playera. No patrz na grubasa. Zagubił raniec. Ale nieważne, kij z nim. Rozpocznę budowę mojego carpentera, żeby móc uzupełnić ten dom. O, super, mam już pierwsze drzwi. Damy do środka min bed. W Austro-Węgrzech żyje się bogato. Stać nas na łóżka najniższej jakości.
proszę bardzo, na ławki, które powinny być w parku, które są w środku mieszkania, na okna, rodem z naszych gotyckich kościołów oraz innych romańskich budowli. Widzieliście już tak piękne państwo, jak Austro-Węgry? Widziałem nawet piękniejsze. Jakie? Goralenvolk. Boże. Żarty z kategorii historycznych to jest moja domena. Ty mnie mów o Goralenvolk. Ty mnie mów o Goralenvolk. Spodziewałem się żartów w twoim stylu, w stylu, hej, widziałeś, nie wiem, lepsze państwo od Austro-Węgier, jasne, i cesarstwo niemieckie. Jak tam twoi Aryjczycy? Bardzo dobrze. Uwaga, rozpoczyna się budowa pierwszego w historii domu austro-węgierskiego. Cesarz jest dumny z naszych ludzi. Właściwie to muszę kogoś nazwać tutaj cesarzem. Dlaczego ten frajer tańczy? Mógłbyś mi wysłać pieniądze, Michale? No tak średnio. Bo nie mam. Weź mi, wyślij mi 7, proszę. Nie mogę, bo a na co potrzebujesz? No potrzebuję coś kupić u tego, u sprzedawcy, a brakuje mi 7. Poczekaj, jak to się wysyłało? Klikasz na mnie. Rozumiem, że u ciebie pracują tylko górale. Tak, oczywiście. Tak średnio mogę, nie mogę ci wysłać, a nie mogę. Mam, ile ci potrzeby? 3. 7. Ale przecież 3 powiedziałeś, że potrzebujesz. 7 powiedziałem, że potrzebuję. 3, 4, 5, 6, 7. Prajerze. Co ty tam kupujesz? Goralenvolk to nie jest to samo, co tutaj Austro-Węgry. Patrz, sielanka. Dobrze, już na kupiłem. Na dworze jest mrok, w pociągu jest tłok, zaczyna się więc sielanka. On objął ją w pół, ona gruba jak wół, bo za pewnym schowana rąbanka. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to bimbru się też napijem. Dawaj, śpiewaj razem ze mną. Nie znam tekstu. Otwórz sobie w internecie. Nie zamierzam. Dobra, nieważne. Górale nie śpiewają takich piosenek, on tylko golec w orkiestra. Jest mój traper, dzielny piętaszek. Nie dałem mu miejsca w ogóle do polowania, tak się właśnie zorientowałem. Niech poluje na małe zwierzęta. Jak to robili jego przodkowie. Najlepszy człowiek świata, piętaszek. No ale cóż, w tym miejscu, w którym mój tutaj człowiek, brodaty Hunyadi, buduje dom dla swoich dzielnych pobratymców, którzy pracują, pragnę zakończyć ten odcinek. Nie był on zbyt ekscytujący, dlatego że budowa naszych wiosek trwa. Następne będą o wiele lepsze. Dziękuję wam bardzo. Cześć.